W zasadzie się cieszę, że wreszcie doszedł do skutku ten pociąg i że on już będzie jeździł. Na razie będzie jeździł w cyklu sobota-niedziela. Od września będzie jeździł już bardziej systematycznie, a od przyszłego roku mam nadzieję, że jak te umowy międzynarodowe uda się zmienić, to on będzie jeździł tak, żeby jak będzie nam wszystkim pasował. Jakby nie było, zawsze będzie miał charakter turystyczny na wakacje. Chcę też przywitać, jeżeli Państwo pozwolicie, osoby, które przyczyniły się i są tutaj z nami. Pana marszałka Pilcha. Witamy, panie marszałku. Jest z nami nasz gość, pan starosta Chęć. Witamy, panie starosto. Jest pani radna Dorota Łukaszyk. Witamy pani radną, nasza radna. Pan przewodniczący, pan Marek Bajda. Witamy, panie przewodniczący. Witam was przede wszystkim na terenie tego naszego centrum bieszczadzkiego, które już tak od sierpnia zacznie działać w miarę normalnie, jeżeli chodzi o to otoczenie. Od przyszłego roku chcemy go w całości oddać i daję głowę, że będzie chlubą naszej bieszczadzkiej społeczności. Będzie służył nam, a także turystom. Ja dziękuję, oddam głos panu marszałkowi. Tak, dzień dobry państwu. Z przyjemnością kilka zdań skieruję do państwa. Przede wszystkim warto marzyć. Pamiętam, jak żeśmy z panem starostą wielokrotnie rozmawiali, że to uruchomienie tej linii kolejowej jest bardzo istotne, nie tylko pod względem przewozów turystycznych, ale też po prostu dla mieszkańców, dla tych osób, które tutaj żyją na co dzień. No potrzeba było aż wojny faktycznie, żeby to wszystko w bardzo krótkim czasie się zmieniło. Wojna pokazała, jak bardzo ważne są linie kolejowe, jak bardzo ważne są te trasy przygraniczne, które były zapomniane. Jest wielka szansa na to, żeby, tak jak pan starosta powiedział, tutaj na stałe jeździły pociągi, bo to jest istotne. Dzisiaj uruchamiamy też linię, która będzie funkcjonowała w cyklu sobotnio-niedzielnym. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Musimy dostosować jeszcze te godziny odjazdów do tego, żeby były przyjazne dla podróżnych i dla mieszkańców. To wszystko przed nami. Dzisiaj jest faktycznie bardzo ważny dzień. Po 12 latach wraca kolej w Bieszczady. Bardzo się z tego cieszę. To jest wielki sukces, też wielkie starania pana starosty, wszystkich osób zaangażowanych, które chciały i działały na rzecz powrotu pociągów w Bieszczady. Bardzo się cieszę, że mogę z państwem jechać tym pierwszym pociągiem i cieszę się, że możemy wspólnie spędzić czas. Idziemy do przodu. Witam państwa bardzo serdecznie. To jest rzeczywiście wielki dzień. Usiłowaliśmy od wielu lat, żeby ten temat wrócił na wokandę. Grupa kolejarzy z Zagórza z przewodnictwem Jurka Zuby, który praktycznie na wszystkich możliwych uroczystościach i we wszystkich miejscach był za tym, żeby ta kolej, regularne połączenia kolejowe wróciły w Bieszczady. Czas dość tragiczny dla naszych wschodnich sąsiadów okazał się dla nas tym takim punktem zwrotnym i kulminacyjnym, że po 12 latach ta kolej faktycznie ruszy i ten cały proces się materializuje. Będą, myślę, ogromne inwestycje, bez których się nie obędzie, aby ta infrastruktura zaczęła funkcjonować bezpiecznie, żeby te połączenia mogły być regularne, ekologiczne i być dodatkowym źródłem transportu dla nas, mieszkańców, no i oczywiście turystów. Dziękuję. Bo właśnie podkreślamy to, że to ważny dzień. Pan marszałek tutaj wspomniał, że trzeba marzyć. Trzeba marzyć, ale trzeba też i powalczyć, bo tutaj ten pociąg, to co się dzisiaj wydarzy, to była też ambicja i wola i determinacja do tego, żeby tutaj ten pociąg uruchomić. Może powiem tak, bo tutaj pani Dorota wspomniała Jurka Zubę. No Jurka Zubę mam nieco bliżej tutaj, bo mieszka w Zagórzu, my jesteśmy z Sanoka, więc ta determinacja Jurka jest ogromna i codziennie praktycznie tutaj zabiegał u mnie o różnego rodzaju działania na rzecz reaktywacji pociągów tutaj w Bieszczadach. Więc my od 3 lat już prowadzimy takie wakacyjne przewozy pasażerskie wspólnie tutaj z Urzędem Marszałkowskim.
od Sanoka do Łupkowa. W tym roku będą te kursy jeździć od 4 lipca przez całe wakacje, od poniedziałku do czwartku, od Sanoka do Komańczy, właśnie tam, gdzie dzisiaj jedziemy. Także też zapraszam i dzisiaj dziękuję, że tu jesteście, ale zapraszam też na te nasze kursy wakacyjne w powiecie sanockim, a teraz no, zapraszam was do naszego powiatu, do pięknej Komańczy. Ja jeszcze dwa słowa, myślę, że takie dość istotne, że szereg stanowisk komisji różnych i infrastruktury i komisji sejmiku bezpieczeństwa publicznego i zatrudnienia, co zaowocowało wnioskiem do zarządu i stanowiskiem sejmiku, żeby te połączenia wróciły, gdzie to stanowisko reguluje jak gdyby te połączenia, nie tylko linię 108, która jest tutaj biegnąca przez Ustrzyki od Krościenka, ale również szereg linii, które udrożnią transport gospodarczy. Więc to są naprawdę takie znamienne działania dla nas tu lokalnie mieszkańców, bardzo istotne. Ale myślę, że to stanowisko, które podjęliśmy na sejmiku, było takie kluczowe, żeby te prace ruszyły, poszły mocno do przodu i żeby spowodowały zaangażowanie również wielu instytucji. Życzmy sobie dobrego i pięknego dnia, który miło zapamiętamy. Dziękuję. Zaczynamy taką procedurę już tutaj z Urzędem Marszałkowskim. Jesteśmy gotowi. Po ankiecie mamy dane, mamy statystyki, więc chcemy uruchomić takie przewozy powiatowe, ale i nie tylko, więc tutaj już możliwość dojazdu pociągów do Ustrzyk regularnych już jest, więc tutaj na pewno warto to rozszerzyć. Dziękuję. Widać już dzisiaj, jak dużo osób jest i myślę, że będziemy po prostu wszyscy korzystać z tych przejazdów, bo one są bardzo istotne. Tak jak powiedziałem, nie tylko dla turystów, ale także i dla po prostu dla mieszkańców. No tyle. Brawo. Także.